dźwięk w tym momencie raczej wszystko tłumaczy. Jesteśmy w windzie do piekła. A tak naprawdę znowu witam was w symulatorze otwierania drzwi, jakim jest Doors. Postanowiłem, że dzisiaj w końcu to przejdę. Mam nadzieję, że się uda. Zazwyczaj to wyglądało tak, że przychodziłem tutaj, skradałem się, nie wiadomo co tam robiłem po drodze. Najważniejsze jest to, żeby w końcu to przejść jednak. Sium, 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 sium. O, nie zauważyłem was. Właśnie w tym momencie możecie podziwiać moje dzieło, które nie miało nigdy ujrzeć światła dziennego, ale właśnie coś takiego mogę sobie w każdej chwili w mieście jemnie w Roblox wrzucić na własną kartę. Chociaż w sumie lepiej tak naprawdę wrzucić sobie już gotowe grafiki, zamiast korzystać takie jak moja. No chyba, że macie o wiele lepszy talent w rysowaniu i domyślam się, że tak jest. Bo właśnie taką kartę jak ta możecie sobie wybrać jako waszą własną kartę w mieście ING w Roblox. No i nie tylko, ponieważ również w koncie mobi dla młodych. Ale o co chodzi? Rozchodzi się o cyberbezpieczeństwo. Nie wiem, czy wy ostatnio mieliście taką sytuację, ale napisano do mnie SMS-a z treścią, że no Przemek, mamy twoją paczkę, ale ci jej nie damy, ponieważ mamy numer twojego domu. I wiecie, co się okazało? To był skam. I na takie skamy i wiele innych stara się uczulać ING. Między innymi poprzez miasto ING w Roblox, które właśnie ma swój drugi sezon. I celem tego wszystkiego jest poprawa bezpieczeństwa dzieci w sieci poprzez interaktywną zabawę, odpowiadanie na różne quizy dotyczące cyberbezpieczeństwa, naukę oszczędzania, na jakiś konkretny cel, na przykład na nasze hulajnogi albo apartamenty. Jak wskazuje badanie przeprowadzone na zlecenie ING Banku Śląskiego, w grupie 7 do 17 lat najczęstszym przypadkiem naruszenia bezpieczeństwa jest namawianie do kliknięcia w podejrzany link. Dlatego warto się w tej kwestii edukować. Ale kompletną nowością jest oczywiście tutaj minigierka Złap Hakera, w której to już można brać czynny udział w łapaniu złoczyńcy. Ale tym złoczyńcą oczywiście możecie również sami się stać, ponieważ tutaj się tak radzieli na dwie grupy, na grupę poszukiwawczą i na hakera, który jest naprawdę szybki, więc tutaj warto sobie zmontować dobrą ekipę do tego, żeby go złapać, żeby się jakoś tam podzielić, żeby jedni na przykład próbowali odhakowywać komputery, ponieważ haker właśnie musi to zrobić, musi zhakować wszystkie komputery po to, żeby dotrzeć do budynku bazy danych. I oczywiście on ma małą przewagę, ponieważ nie dość, że jest szybki, to dodatkowo ma specjalne umiejętności. Grupa poszukiwawcza też ma umiejętności, ale musi je między innymi znaleźć w dropach, dzięki czemu można na przykład spowolnić hakera, żeby można było go dogonić. I na przykład jak wiecie, że haker idzie do jednego budynku, to warto go otoczyć, ponieważ może korzystać z backdoorów, dzięki którym może wyjść niekoniecznie głównymi drzwiami. W całym mieście ING mamy walutę, dzięki której możecie kupować przedmioty, tak jak wcześniej mówiłem, hulajnogi, apartamenty, czy narzędzia do pracy, dzięki której możecie zyskiwać jeszcze więcej pieniędzy, więc to jest taka dodatkowo inwestycja w waszą postać, żeby zarabiała więcej. A dla fanów psiaków fajna informacja, ponieważ w grze można wyprowadzać psy. Oczywiście wszystkie linki macie w opisie pod filmem, więc zachęcam was do tego, żebyście sobie to obczaili i widzimy się w mieście ING. Kupiłem sobie rzeczy na start. Nie wiem po co tak naprawdę, ale pomyślałem sobie, że to będzie na pewno bardzo przydatne. Nie ma super harda, z tego co widziałem, więc dzisiaj podnoszenie klucza raczej mnie nie zabije i nie będę już szukał przez pół godziny faktycznie tego kluczyka. Ale teraz pomyślałem sobie tak. Sprintujemy przez wszystko, co się tylko da. Pamiętając oczywiście, przez jakieś drzwi przechodzimy. Nie zbieram pieniędzy. To jest najważniejsze. Nie zbieram pieniędzy. Nie jestem już dzisiaj chciwy na te pieniądze w grze. No chyba, że gdzieś leżą na wierzchu, no to to by się każdy raczej po nie schylił. Oczywiście, jeżeli będziecie chcieli więcej odcinków z Doorsów albo jakichś robloxowych horrorów, dajcie mi znać serdeczną łapą w górę. Mile widziana, także będę zadowolony bardzo. Jak na przykład dacie tam 15 tysięcy, będę szczęśliwy. W każdym razie dzisiaj mam naprawdę dobry humor i nic mi go nie zepsuje. Jeszcze tylko 96 drzwi i będziemy na miejscu. Te pieniądze, co na zewnątrz, zbieram. Latarkę mam, wszystko mam, co jest mi potrzebne, więc po prostu idziemy. Chociaż w sumie przydałyby się pieniądze w grze do jakiegoś ewentualnego zakupu po drodze, nie? Bo to są te jeszcze jedne pieniądze. Kurczę, faktycznie, to może by się przydały? Ale pomyślałem sobie. O, bateryjka. No to jak mam full bateryjki, to chyba jest dobrze. Ej, 07, dobra. 07. 08. Pamiętajmy o tym, że tutaj mogą być drzwi, które no niekoniecznie będą z nami współpracować w jakimkolwiek sensie. Tu jest ciemno, ale nic nie szkodzi. 009 było. Dzisiaj główka pracuje. Tam już akurat były zablokowane drzwi. Cyk, pyk. Przechodzimy tędy. Speedrun do 50 drzwi. Najchętniej to bym spróbował zrobić ten secret, te tajne drzwi otworzyć, ale na razie na to się nie zapowiada. Proszę otworzyć. I następnym razem spróbuję użyć tego krzyża. Jak będzie możliwość. Okej, drzwi otwarte, możemy przejść dalej. Tak, kurczę, ta gra. Z jednej strony do tych 50 drzwi no praktycznie nic się nie dzieje, nie? Ale z drugiej strony jakoś tak przyjemnie się tutaj porusza po tych wszystkich
labiryntach. Znaczy to labiryntem nawet ciężko nazwać. O! Zapomniałem już o tym, że takie coś tutaj było. Tutaj możemy sobie to otworzyć. Tak jak mówiłem, nie wszystkie szafki posprawdzamy, ale niektóre myślę, że warto otworzyć w takich lokacjach, bo może coś fajnego tutaj dostaniemy. Jak na przykład kolejne witaminki. Musiałem użyć tych, żeby wziąć te. Dobra, to mamy teraz speeda, możemy szybciej przejść. 12. Kurde, akurat teraz musi lecieć. To jest nie fair. Naprawdę nie fair. Dzięki. Ciemno znowu, nic nie widać. O, aż spadło. Co jest? To tak miało być? A da się tutaj zwiększyć tego jako jasność? Czy się nie da zmniejszyć? Czy zwiększyć? Nie da się zwiększyć jakości, znaczy jasności. No halo, gdzie są drzwi? Nie da się przejść przez drzwi. Szukaństwo. Aha, dobra, to są prawdziwe. A, bo tamte były nieprawdziwe, dobra. Bo tamte by mnie zabiły, gdybym przez nie wszedł. Ja nawet nie sprawdziłem, po prostu brain dead. Szedłem sobie do tych drzwi i tyle. Co tam? Kto mi tu otworzył? Nikt mi nie otworzył tych drzwi. Nie, wychodź stamtąd, proszę. Oj. Dobra. Pieniążki zaliczone, mamy 115, powinno starczyć na jakiś ekwipunek, który tam będziemy mogli w tym sklepiku po drodze kupić, tak mi się wydaje. Ale niestety w tym przypadku musimy jeszcze poszukać jednej rzeczy. Chociaż te witaminki ten sobie zostawił na jakiś event. A tam co tak się dziwnie zrobiło? Co tu się podziało w ogóle? Czemu tu jest tak dziwnie? O co z tym chodzi? Co jest? Co jest? To coś znaczy? Myślałem, że dzięki temu będziemy mogli jakiś secret poznać, ale nie wiem, to chyba jakiś błąd po prostu jest. Albo nie wiem. A w każdym razie skończcie pukać. Klucza potrzebujemy. Ale klucz to raczej gdzieś na wierzchu będzie. Jak mi się wydaje przynajmniej. Długo nie było? Chyba też, nie? Ja teraz nie pamiętam, czy klucz był tylko w jednym miejscu? No nie. Otwieranie szafek w tej grze to... Nie mogę ich otwierać. To jest przyzwyczajenie. Bo za długo to będzie trwało. Za długo będziemy oczekiwali na moją ponowną śmierć. I tak chłop dalej otwiera te szafki. No nie mogę otwierać tych szafek. Dawaj mi klucz. Widzicie, to się świeci tak samo jak klucz. I powiedzcie mi, dlaczego tam wszystko tak się świeciło? 16 drzwi. Ja sobie podgłośnię jeszcze bardziej to, żeby na wszelki wypadek bez większego problemu usłyszeć to, co trzeba usłyszeć. Dobra, tu jest luzik, możemy sobie otworzyć po drodze. I oczywiście nic nie ma. Co fajne, żadnego pająka jeszcze po drodze nie widziałem, więc to jest też spore ułatwienie dla mnie na ten moment. Nic nie jedzie do mnie, spoko. Pewnie, oczywiście. Czekajcie, czy tam będzie pisało, czy też zostało to automatycznie rozwalone? No oczywiście, że tak. I to jest dosłownie pewnie teraz do samego końca, nie? No pewnie, że tak. Nie ma łatwo. Na pewno nie da się tego jakoś odczytać, śmiesznie. Nie ma takiej opcji. Nie ma, no kurczę, to jest shader nałożony na to i tyle. Kurczę. Które drzwi? Ale to byłaby smutna śmierć teraz, nie? Gdzieś 9 minuta hop umiera. Od niczego. No przecież... Tu był jakiś trik na to, nie? To są 21. Tam są 20. Coś mi się wydaje, że... Ej, to będą te! Ha! Wasz trik zadziałał z tym. Bo ludzie mi pisali, że jeżeli się nie otworzą, czy coś, to będzie git. Jeżeli będziemy na kucku tam przychodzili. No nie wiem, jakoś tak to było. ...23 teraz. A!
jak ja zdążyłem w ogóle? Ja nie słyszałem, żeby on tutaj chodził. Co jest? Dobra. Gdzie jest drzwi? Ach. Tu pewnie gdzie klucz. Albo i nie. Albo i tak. Dobra, to mamy kluczyk, możemy przejść dalej. Ja myślałem, że tutaj nie będzie żadnej szafki, nie? Gdzie jest tu? O. Otwieramy. Używamy klucza do otwarcia drzwi. Drzwi numer 25. Dobra, tu standard. Podmieniamy. Cyk. Cyk. Za długo oczy będą oczywiście. 26 drzwi. Halo, co się stało? Szafa panu spadła. 21 zawsze. 21 drzwi, ktoś widział 21 drzwi. Słyszeliście to? Ja to słyszałem, mi się wydawało. Ale fakt faktem, klucze też... Ojeju! Był cwaniak jeden. Nie wchodź tam! Ja szukam klucza teraz, a nie! Ale pieniążki też spoko. Tu jest klucz, bingo. No to bym go nie znalazł, gdybym się tutaj nie spojrzał przypadkiem. O, jeszcze więcej pieniążków. 225 podostarczy na coś. 28. Drzwi numer 28. Drzwi numer 30. Idziemy do 31. Nie rób mi takich rzeczy. Ja zawsze jak zaczynają migać te światło, to już mam wrażenie, że aha, no dobra, koniec gierki, zaraz będzie. Tutaj na górę. A, zapomniałem, które to były drzwi. 31, ale tutaj akurat nie ma znaczenia. 31, zapamiętajmy. I bateryjka się znalazła, bardzo fajnie. Trzydzieści trzy, tak jak mówiłem. Ale to już chyba nie ma znaczenia. 34 nam otworzył. 35 wymagają od nas znalezienia klucza. Domyślam się, że to będzie w tamtym pokoju. O, jednak nie. Dobra, spróbujmy tak przejść. Ja oszczędzam ogólnie zapalniczkę. Wiadomo, że na samym końcu będziemy mieli dosyć duże nieprzyjemności z roślinkami. Drzwi numer 36. Więc mam nadzieję, że nas to minie. Oczy się zaczynają. Siemanko. 38, sklerozo. Czy ja dobrze słyszałem? Nie no, powiedz mi, że ja to usłyszałem dobrze. No ewidentnie hop tam był. Dawać teraz ten klucz. Co jest? Są jakieś nowe dźwięki? Dzień dobry. Widzieliście może klucz? Macie oczy dookoła głowy dosłownie. Gdzie ty jesteś? Tu jest menda. Dobra, mamy go. Zapomniałem o jego istnieniu. Dał mi sobie znać bardzo szybko. Bateryjka znaleziona, co oznacza, że praktycznie za friko. O!
co jest? No i wytłumaczcie mi, o co z tym chodzi, że te drzwi nagle wszystkie zaczęły świecić? Czy to oznacza, że gdzieś losowo się jakieś inne drzwi pojawiają? Moment. 38 to my już mieliśmy wcześniej. Czyli my teraz do 40 idziemy, bo byliśmy przy 39. Moment, bo mam klucz do 39 drzwi. A tam są 40 drzwi. Czy to znaczy, że są różne klucze? Ej, powaga teraz. Klucz numer 39 mam. Nie rób tak więcej. Nie no, powaga. Pomocy. Ja byłem w 38 w końcu? No nie no. 39 już widziałem. No jestem debilem po prostu, no. No dobra, może drugi raz tego nie otwierajmy, co? Dawaj, otwieraj. O! Nie no, ale nie dość, że ostentacyjnie dostaliśmy na naklejce, że to są te i te drzwi. To ja w to nie uwierzyłem po prostu. Ja nie ufałem tej grze. Dobra, wracamy do normalnego trybu pościgowego, który w tym przypadku, wprowadzając do super harda, jest wręcz prościutki i bezproblemowy. Cyk, kucni. Lewe drzwi. Pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. Gościu wkurzony. Nara. Żart jakiś. Żart. Ja nie pamiętam, przez jakie drzwi przechodziłem, człowieku. Przed chwilą miałem pościg życia, a ty każesz mi... Te są dobre. Nie są dobre? A co się stanie, jak pójdę do tych? Tak samo na kucka. Tak, to są dobre. To jest ta taktyka, o której mówiliście, nie? Że one się otworzą automatycznie, a tamte się nie otworzą, muszę stać przed nimi. Dobra, to teraz to już w dupie, już nie muszę w ogóle o niczym pamiętać. Poza 50 na 20. No, ej, gdzie my jesteśmy? A, to już te drzwi. Dobra, to może jakaś pomoc, cokolwiek, zakręćmy sobie globusem. Pieniążki zawsze warto mieć. No i trzeba będzie to pozapisywać znowu i cisnąć dalej. Dobra, najpierw potrzebujemy klucza do kodu. A, tu jeszcze były podpowiedzi. Cyk. Mamy to. To po drugiej stronie jest. Dzięki, dzięki. Gdzie ty idziesz, chłopie? Uspokój się. Dobra, potrzebujemy gwiazdki. Czekaj, czekaj. Aj, nie mam czym zapisać. Bym sobie to zapisał i bym wiedział przynajmniej po kolei co i jak. Dobra, to tą stronę mamy chyba obrobioną, bez problemu. Teraz idziemy na tamtą. I tak po kolei, aż dojdziemy do samego końca. No tutaj zawsze ludzik, nie? Zaczyna kucka chodzić.
Co on teraz tak dziwnie poszedł? Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czekajcie, zobaczę, czy nam się zgadza wszystko. Potrzebujemy tak. On tedy chyba nie chodził, nie? Nie, tutaj jesteśmy bezpieczni. Kółko. Nie mamy kółka, czyli teraz musimy iść tam po prostu. X jest. X jest. Trójkąta nie potrzebowaliśmy. Czy... pięciokąt? Nie mamy. Mamy gwiazdkę X. I potrzebujemy jeszcze resztę. Niestety. Dobra, mamy kolejną część. Idzie znowu zły, wkurzony. Kurczę, to najlepiej jak miał zapisane gdzieś. Mam czym zapisać? Mam zepsute śmigło z drona. To jest mój talizman. 5, 2, 6, 6? Nie, tu jest 6. 5, 6, 2, 7, 9. Do widzenia panom? Proszę. 52 drzwi. Siema! Hola! Co tam, ziomeczku? Ten dalej taki sztywny. Ej, czemu ja go mogę przytrzymać całego? Co jest? Nothing happens. Dobra, co mi tam dasz? A, no dobra, no troszkę... troszkę za mało tych pieniędzy mam jednak. Co to jest, leki? Nie, to nie będą leki raczej. Ale możemy spróbować wziąć to. Nie dam tym razem. Mam nadzieję, że to zadziała. Może tym razem. Które to były drzwi? 53. 53? 53. Pamiętajmy o tym. To teraz 54. Chociaż tu już nie trzeba zapamiętywać, wystarczy dobrze pomyśleć. Czy dobrze do tego podejść. Trochę pieniędzy tam zebrałem, żeby nie było. Pięćdziesiąte siódme. Dziesiąte ósme. Czy to już ten moment? Nie, to jeszcze chyba nie będzie pościg, nie? Ten drugi. Żyćko by się przydało, 59. Dlaczego ja czasami go słyszę? Co tam się dzieje? A, bo jeszcze oczy nie zostały pokonane w pełni. A to są w ogóle dwie strony. Co to? A tu nic nie ma, dobra. Przecież pewnie prawe były dobre, bo jakbym teraz powiedział, że no idziemy taktyczne lewo, to się jak zwykle okazało, że a, taktyczne lewo nie bangla. Jest tam revive. Jej, o ten to się teraz obudził nagle. Tu coś jest. Znowu te drzwi się świecą wszystkie. To co, jak na przykład bym wziął tak. Aha, jak nie mogę zamknąć drugi raz. To jest ten problem. Nie wiem właśnie co z tym kluczem zrobić. Teoretycznie gdzieś tutaj coś powinno być. Co pomoże.
posłuchać muzykę. Dlaczego tam słuchać muzykę? Tu jest tak samo, nic nie ma. Czy po prostu za dużo czasu spędzę w jednym miejscu, to może po prostu mi się tak to wszystko odpala? Czyli mi pomóc? Gdzie ja jestem? Gdzie były te drzwi? A, tu były, dobra. Skleroza jedna. 62 drzwi. Idziemy do 63 drzwi. Idziemy do 64 drzwi. Idziemy do 65. Poszukam apteczki, wiecie? O ile gdzieś możemy ją znaleźć. Kupić nie można było, nie? Przynajmniej nie tutaj. Nie w tym sklepiku, który minąłem. To był najbardziej opóźniony jumpscare, jakiego w życiu chyba miałem. A, klucz, dzięki. No najgorzej jak właśnie z tymi kluczami jest ten event. Ale to chyba jest napisane zawsze. O, jest. Dostałem plaszczerek na moje złamane serduszko, dziękuję serdecznie. 170, ja pierdziele, ale no to jest ten jumpscare. Gościu, to jest najstraszniejszy. O! Jakby to powiedzieć, to powinno być chyba trochę więcej tych wszystkich lekarstw, nie? Pamiętajmy o tym, że pan oko tutaj został. Jeden. O! To jest to, nie? Czy ja to ostatnio otworzyłem w końcu, czy nie? Otworzyłem to. Nie wiem, czy komuś mamy nie obraziłem teraz tym alfabetem Morsa. Czyli to jest po prostu taki dodatkowy pokój. Ja myślałem, że to jest ten tysięczny tak zwany pokój. Pamiętam, jak kiedyś w podstawówce była dyskusja o tym, czy mówi się tysięczny, czy tysiączny. Ja do dzisiaj nie wiem, jak można mówić tysiączny. To jest absurd. 68. O! Pak, pak. Pyk, pyk. A, nie, no, to oczy nam coś robią. Na razie, ale 69, czyli przed nami. I chyba teraz jest ten kolejny kascenkowy run, nie? A może i nie? 70 drzwi. Dobra, jednak to jest to, więc trzeba się przygotować. Ewentualnie sobie witaminkę zjeść, jedną, dwie. Się musi udać w końcu. Dobrze, że te drzwi są tutaj. Te są tutaj. Te są tutaj. Jak ja nie wiem, jak to będzie działało, ale chyba jest dobrze. Ej. Fajno. Dawaj gościu, na miniaturkę mi podskocz tutaj, chodź. Dzięki. Hehehehe. 77 drzwi. Nie wiem, po co pieniądze mi teraz będą w tej grze. Ale ja bym chciał. Nie wiem, tylko co Leusznika jeszcze daje, dodatkowo 78.
do 79. No nie no! Przecież! O, moje itemki. Wiecie, dlaczego wyszedłem? Bo bałem się, że mnie zabije to coś, albo tam wypchnie mnie. Bo wiem, że trzeba było poczekać. To jest właśnie najgorsze w tym wszystkim, że ja wiedziałem, że trzeba poczekać. Ale nie poczekałem. Bo chciałem wyskoczyć na chwilę i wskoczyć. No nie, mi co teraz ten revive już nie będzie tak działał, nie? Już drugi raz mi nie zadziała. Trzeba uważać. Osiemdziesiąte pierwsze drzwi. To inaczej wygląda niż kiedyś. Osiemdziesiąte drugie drzwi. A, do nich potrzebujemy klucza. Osiemdziesiąte drugie drzwi. Ten zwykły chyba biegnie, nie? Dobra. Ja nie pamiętam, które to były drzwi znowu. Ja dałem naprawdę z krótką tą pamięć. 82. Osiemdziesiąte trzecie. Może ja go po prostu goniłem ostatnio, dlatego tak go słyszałem. 84, 85. 86? Niefajnego. 87. Bateryjka. 7. Czemu mi zabiło tak serce? Właśnie tego się bałem. Ja go znowu słyszałem. Ja się tego najbardziej boję, że go znowu słyszałem. I czemu mi zamazało? Hej! 88? I? 89. Dobra, zobaczymy. Ten trik co zwykle. Jest! Dobrze? Mamy 90 drzwi. Wytrych. I klucze. No a sobie nie wiem, bo sobie te wytrychy skoro ja zawsze otwieram wszystko. Kluczem finalnie. 90 drzwi. Ej, wiecie czego nie widziałem po drodze? Tego bossa od oczu. Tu jest safe zone, nie? Nic nie było nigdy. No ogółem takie te. Nie pamiętam. Ła! To było tutaj, dobra. No nie widzę go. No nie, ja co? Nie chciałem tego brać. Wiecie co, chyba zapalniczka lepsze światło daje, o. Tu się można schować, 92. Dziewięćdziesiąte trzecie. Spokój, opanowanie, perfekcja, wszystko idzie dobrze. 94. Ach, mam cię, mendo mała. 95.
Nie, moja ulubiona latarka padła. Dziewięćdziesiąte szóste. Ja zaraz idę zobaczyć, jak się przechodziło od tego bossa, bo nie pamiętam. Dobra. Ale troll! Dziewięćdziesiąte ósme, moi drodzy. Dziewięćdziesiąte dziewiąte. Zostały nam setne drzwi. Stop! Stop! Muszę się mentalnie przygotować. Ja muszę zobaczyć, jak tego bossa się pokonywało. Jak pokonać bossa? To wszystko działa w międzyczasie. No chodźmy do tych drzwi, no. Słyszę coś tutaj. Tak jak tam gościu powiedział w internetach. No nie, no to jest, kurde, skubany. A jak dam tak? Potrzebujemy czegoś, tak? Żeby to rozwalić? Jeszcze przejść dalej? A tu jest gdzieś się schować? Tak, to są do, w razie czego dwie szafy, okej. Czy tu mogę biec? I się schować, ale dlaczego słyszę tutaj dźwięk? Jakiś. To się otworzy później? Mam nadzieję. Tu musi coś być w takim razie, czego będziemy potrzebowali. Aha, to są te bezpieczniki, o których wtedy mi widz mówił. Kurde, no dobra, bo teraz tak. Trzeba uciec się schować przed tym gościem. Ja myślę, gdzie? Czy biec, czy nie biec? No nie, no muszę zobaczyć tą sekwencję, jak ludzie to przechodzą, bo serio. To jest po prostu... Pamiętacie, co ja wtedy chciałem zrobić? To jest Divi Place, jak coś. Shut the fuck up. Ja myślę, po prostu biec. A teraz to troszkę inaczej wygląda. Byleby mnie nie słyszał, ja pierdzielę, udało się praktycznie. Kurde, mam się, że on tutaj nie wejdzie. Przeczekam. Dobra, poszedł dalej, na szczęście, jest. Oh, to jest naprawdę... Ta gra na Roblox się pokazuje. Że naprawdę Roblox jest fajny, bo ma fajne niektóre te doświadczenia, jakby to powiedzieć. No nie wszystkie gry są takie fajne na Robloxie, niestety. Kurde, idzie za mną. Tam było to pomieszczenie, kurde. Skupienie.
Tu już powinno być wszystko, nie? Nie, jeszcze gdzieś są. No jest niedaleko, to jest najgorsze. Stoi tu. Nie chciałem teraz być tak za panem. A, czyli gdzieś jeszcze mnie ominęły. Gdzie od tamtej strony? Dobra, luźno, to mam chwilę czasu na to, żeby się zastanowić, gdzie mnie jeszcze coś ominęło. Bo tu nie świecą już. Żadne. Chyba, że nie wszystkich potrzebujemy naraz. Czekamy, aż przejdzie i spróbujemy znowu gdzieś tam poszukać tego. Bo może tam... Po drodze może coś było i nie widziałem. Bo tam mamy wejść, tutaj nic nie świeci. Te drzwi? Zamknięte. No trzech mi brakuje ewidentnie, no to... Lipa. Ciekawe, co jest na dole. Aha! A co to jest? Ej, ja nie chcę tego przegrać teraz. Co to jest za świecące coś? Już myślałem, że to wiecie, jest jakiś secret, tu po prostu się daje rzecz. Na przykład, gdybym teraz chciał coś dać, daję latarkę dla przyszłego siebie. Więc będę miał latarkę przyszłości. Jak znajdę sobie bateryjki, to sobie mogę z niej korzystać. Tam na górze są dwa jeszcze, spoko. Teraz zauważyłem. Albo nawet i trzy, mam nadzieję, będą. Mam nadzieję, że jego ścieżki patrolowe tam się kończą. Ja już chyba wszystko tam znalazłem, co trzeba. Raz, dwa i trzeci. No nie ma trzeciego, no nie ma trzeciego, niestety. Tu jest trzeci. Jej, fajnie. Cieszy mnie to. Na pewno, że... Jakoś inaczej to wyglądało wtedy. Bo my to tą windę aktywujemy teraz, nie? Dobra. To chyba o to chodzi. Się przygotujemy. Last push. I będziemy praktycznie w domu. Nie no. To jest niemożliwe, że się uda po prostu. I czuję, że teraz zginę w jakiś durny sposób. Czy czegoś powie, a jednak nie, nie przejdziesz sobie. A, on się spalił. Dobra, no to wiemy przynajmniej, że go nie ma. O co z tym chodzi teraz? Dobra, zróbmy to od początku. Zgaszę sobie wszystkie. I spróbujemy jeszcze raz to... Co? Dobra, jeden ma być zgaszony, siedem ma być zgaszony, cztery ma być zgaszone, osiem ma być zgaszone. Zapalony ma być szósty. I piąty. I drugi. Dobra. A to prostsze niż myślałem. 8. Osiem. Chyba tak. 6 zgaszony, 3 zaświecone, 9 zaświecony, 1 zgaszony, 10 zgaszony, 8 zaświecone. No mniej więcej tak może być. Dobra, czyli nie wszystkie muszą być poprawnie, to jest dobre. 9, 2, 4, 1, 5, 6, jakiś losowy. Dobrze jest teraz tak samo jak było. Prawie.
sejf zaświecony. Ja to na samo robię, tak szczerze wam powiem. Chyba się teraz udało. Dobrze, mamy windę. Ała, winda włączona. Nie, no udało się, przeszedłem do Orsy. Nie dość, że na... A czemu Menda żyje? Czemu Menda żyła? Ja pierdzielę, ten mój skin taki kompletnie aklimatyczny. Ale moi drodzy, udało się, jesteśmy w tym miejscu. Moja postać, depresja w ciele Robloxa. Udało się przejść 100 drzwi w Roblox. Doors. Cieszę się niezmiernie z tego powodu. Naprawdę, nie wiecie, jak bardzo się cieszę, że udało się to w końcu przejść. Mamy to z głowy. Pewnie, aha, no tak, no gość jeszcze tutaj będzie z nami leciał. Więc mamy cutscenkę, a, wypadł chyba. Nie no, mam nadzieję, że się wszystko dobrze nagrało. Że nie ma żadnej niespodzianki. Mam chyba, nie wiem, co teraz zrobić, ciąg dalszy nastąpi. Oczywiście to jest wiadome, kamień w dnie. To jest dopiero początek, ucieczka z hotelu. No to fajnie, no to mamy to. No nie, no nie wierzę po prostu. Mamy zrobione, escaped, yes, escaped, fajnie, fajnie. I to jest koniec, jeżeli chodzi o Dorsy na razie. Może coś się jeszcze pojawi, zobaczymy. Gdzie jest napisane, że jestem szefem i to przyszedłem, co? Więc mam nadzieję, że Wojrek będzie zadowolony, jak zobaczy też to, że to jest koniec Dorsy. Że przeszedłem, że nie będzie montował godzinnego filmu, że zobaczyłem śmierć. Do zobaczenia kolejnym razem. Cześć.